Witajcie, ja się nazywam Ola Frąc i opowiem Wam o moim cyklu malarskim dotyczącym muzyki dawnej. Użyłam dla Was także playlistę, dzięki której możecie prześledzić muzykę, która jest bazą do odczytania obrazów. Część pierwsza cyklu dotyczy dziedzictwa muzycznego miasta Gdańska i wyróżniam tu trzy przystanki muzyczne. Przystanek pierwszy to kantaty XVIII-wieczne. W tym miejscu rozpoczął się cały projekt, gdyż najpierw poszłam do Muzeum Domu Upchagena, żeby przybliżyć sobie rzeczywistość XVIII-wiecznych mieszczan. Chodziłam po muzeum w słuchawkach na uszach, słuchałam sobie kantat i szukałam elementów, które najbardziej przyciągają moją uwagę i znalazłam. Z całego muzeum najbardziej przyciągnęły mnie motywy, które znalazły się na obrazie i jest to modliszka, ta, która jest na górze, niebieski człowieczek, który gra na tamburynie, on był namalowany na pięknym zegarze, modliszka była namalowana na ścianie w takim cudnym pokoju owadów oraz w jednej z szaf stały piękne ceramiczne maselniczki baranki. I tak zaczęła się moja przygoda z XVIII wiekiem. Tak samo się zaczyna playlista od XVIII-wiecznej kantaty. Tytuł jest po niemiecku, więc nie potrafię go przeczytać, ale zespół pochodzi z Gdańska. Goldberg Baroque Ensemble i pan Andrzej Szadejko. Zapraszam Was do słuchania tej muzyki jak najbardziej. Dalej. Przystanek drugi, mam tutaj notatki, więc będę się wspierać. Przystanek drugi to uznanie dla trębaczy wieżowych. Jest to muzyka trębaczy wieżowych. Mamy w Gdańsku zespół, który odtwarza historycznie te tradycje. Zespół nazywa się Tubicinatores Gedanensis i naprawdę warto posłuchać tej muzyki. Dla mnie jest bardzo uroczysta i przeszywająca. Dźwięki trąb są mocne. Na moim płótnie jest miejsce dla trębaczy wieżowych. Myślę, że widać. Są to skłębione trąby powyginane, błyszczące. Tak, dalej słuchajcie. Przystanek trzeci w tej części cyklu to ukłon w stronę muzyki organowej. Mamy w Gdańsku 400-letnie barokowo-manierystyczne organy w kościele Trójcy Świętej i można ich brzmienia słuchać każdego roku podczas festiwalu Organy Plus na wiosnę i na jesień. Dwa razy do roku jest ten festiwal. U mnie na obrazie piszczałka organowa z taką gębą wykrzywioną. Bardzo mi się spodobała. Okazało się, że tego typu zdobienia okazałych głównych piszczałek organowych były dosyć powszechne, a mi się z początku wydawało, że to jest żart budowniczych, ale jednak nie. No, gęba jest wyjątkowa według mnie. Piszczałki są zdobione ponoć płatkami złota i czarnym tuszem, a samo brzmienie organów niezwykłe. Akustyka kościoła. Bardzo Wam to polecam. Na playliście jest też przestrzeń oczywiście dla muzyki organowej w wykonaniu pana Andrzeja Szadejko, który gra właśnie na tych organach z kościoła Trójcy Świętej. Miałam też okazję zwiedzić te organy, zobaczyć je z bliska, wejść tam po schodach do wnętrza tego instrumentu. Och, kunsztowne, bardzo kunsztowne. Okazałe i kunsztowne. Tak bym to skwitowała. I teraz dalej. Całość obrazu osadzona jest... Zobaczymy, czy to widać. Chyba widać. Myślę, że na zdjęciach pod tym filmem będzie o wiele dokładniej można się przyjrzeć. Całość obrazu osadzona jest w narracji uczty wymieszanej ze snem. I mocno czuję, że trzeba się opierać na wyobraźni, żeby w ogóle nurkować w świat przeszłości muzycznej. Stąd taka moja łatwość, żeby
żeby odrealniać, używać jakichś takich psychodelicznych, sennych motywów. Bardzo mi to pasuje. Boczne części tryptyku. Ta część to tryptyk, składa się z trzech kawałków. Obrazy mają wymiary 90 na 90 cm. Boczne części to bursztyny. Jeden bursztyn, tu dwa bursztyny, o może tak. Boczne części to bursztyny. Obrazy przedstawiają bursztyny i dopełniają metaforę muzyki dawnej, mówiąc o takich cennych skarbach z przeszłości, o możliwości jedynie częściowego wglądu w tą historię, w to, co dawne, w to, co zatrzymane, uwiecznione. Bursztyny są, też pochodzą z Gdańska, można je obejrzeć w Muzeum Bursztynu. Nie wzorowałam się na nich perfekcyjnie, ale w dużej mierze. I myślę, że nie są to ostatnie bursztyny, które namaluję. Ciekawy temat. W ogóle okazuje się, że w bursztynach jest masa kolorów. A myślałam, że są tylko brązowe. Nie są. Dobra, idziemy dalej. Przechodzimy do części drugiej całego cyklu. Część jest też to tryptyk. O, teraz widać. Są sumy, raki i część środkowa. Tak więc, część druga cyklu to muzyka dawna w szerokim ujęciu. Taka, której można doświadczyć podczas mojego ulubionego festiwalu w Gdańsku. Festiwal muzyki dawnej Actus Humanus. W tej części zawarłam szereg takich osobistych zachwytów i własnych odkryć muzycznych związanych z uczestnictwem w tym festiwalu. I tutaj także wyróżniam trzy przystanki muzyczne i mają one swoje odzwierciedlenie na tej playliście. Mam nadzieję, że jej posłuchacie. Przystanek pierwszy to, uwaga, nazwałabym to koń zombie. Tak, jest to koń zombie, tego nazwijmy. Jest to motyw z okładki płyty, która jest dla mnie bardzo ważna. Okładka płyty, płyta nazywa się La morte della ragione, czyli śmierć rozumu. I jest to mój taki zachwyt nad dawnymi utworami pisanymi na flet. Cała płyta dotyczy różnorodnych wykonań związanych z fletem. Włoski dyrygent Giovanni Antonini i jego zespół Il Giardino Armonico mają na moim obrazie, w sercu i na moim obrazie szczególne miejsce. Z tym koniem także wiąże się kolejna część, płonące instrumenty. Sam motyw tego konia pochodzi z fresku z Palermo, datowanego na XV wiek. I jest to fresk na okładce jest sam koń, fragment tego fresku, ale cały fresk dotyczy zwycięstwa śmierci śmierć galopuje na koniu i jest to bardzo ciekawe średniowieczne przedstawienie. No, ten koń jest przerażający i jednocześnie ciekawy. Dalej, słuchajcie. Przystanek drugi. No jakby inaczej. Przystanek drugi to ukłon w stronę muzycznej ikony wszechczasów, przynajmniej w moim świecie, Johann Sebastian Bach. Dzisiaj policzyłam, obecnie miałby 335 lat. Obecnie jest niemal czczony, jest powszechnie szanowany i to jest wspaniałe, ale co ciekawe, odkryłam czytając o Bachu, że zaraz po jego śmierci jego muzyka była niemal zapomniana, zignorowana, a jeszcze za jego życia jego synowie mówili podobno, nazywali Bacha starą peruką. Więc nie wiem, czy to dlatego, ale jakoś chciałam odświeżyć Bacha i dodać mu szczyptę nowoczesności. Pomyślałam sobie, że w bladym różowym będzie mu super. Tak, u mnie fryzurę ma nowocześniejszą.
Ten przystanek muzyczny to także wspomnienie mojego zachwytu nad geniuszem Bacha. To jest rozleglejszy przystanek muzyczny, już Wam pokazuję, bo przechodzimy do takiego pieska tu na dole. Już Wam opowiadam. Bach napisał wariacje goldbergowskie i w zeszłym 2019 na Actus Humanus usłyszałam wykonanie bardzo ciekawe tych wariacji goldbergowskich włoskiego instrumentalisty Ronaldo Alessandriniego, który wykonał wariacje o wariacjach. I tak, on stworzył wariacje o wariacjach i wysłuchałam całego koncertu, był niezwykle bogaty, różnorodny. Jednak po całym koncercie miałam wrażenie, że zaraz zasnę i pomyślałam sobie, że kurczę, ten Bach to jakaś ściema. Albo że ja tak się nie znam na tej muzyce, że nie potrafię jej ocenić. A później to czytałam, że w ogóle pierwotnie wariacje goldbergowskie powstały około 1741 roku na potrzeby pewnego hrabiego, który cierpiał na bezsenność. I wtedy zrozumiałam sukces Bacha. I z tej okazji na moim obrazie jest postać, która właśnie jest zmożona snem. Trzeci, ostatni przystanek w tej części cyklu to, myślę, że będzie widać, gwieździste niebo, gwieździsty firmament, tak to się mówi, firmament, na którym, nie wiem, czy to widać na nagraniu, na zdjęciach pewnie będzie, jest dużo gwiazd, a niektóre gwiazdy są błyskami w oczach. Są delikatnie zarysowane kształty oczu. I jest to symboliczna przestrzeń, nieograniczona przestrzeń dla kompozytorów z przeszłości, dla wykonawców muzyki dawnej, dla wszystkich twórców, których poznałam, których jeszcze nie znam i mam nadzieję, że będę poznawać. Widzę to jako nieskończoną możliwość poznania. I tu chcę się podzielić dwoma właśnie lśniącymi jak gwiazdy odkryciami z tegorocznej edycji Actus Humanus. Tegoroczna edycja odbywała się bez udziału publiczności, ale ja miałam okazję wziąć w tym udział, w niektórych przynajmniej koncertach. Jako wolontariusz rozdawałam kwiaty artystom i to było ekstra, lubię to robić. I moje odkrycia z tegorocznej edycji, wszystkie koncerty zresztą można posłuchać, są zarejestrowane. Czekajcie, już patrzę. Dwóch kompozytorów i ich utwory na skrzypce solo. To było dla mnie szczególnie istotne w tym roku. Dwóch kompozytorów, Włoch Giuseppe Tartini oraz Austriak Johann Josef Wilsmajer. Myślę, że w miarę dobrze to przeczytałam. Koncerty na skrzypce solo w wykonaniu polskich skrzypków. Wzruszyło mnie to. I jakoś tak z zadziwieniem odkryłam, że skrzypce są w stanie mnie wzruszyć. Na playliście są wykonania, jest i Tartini, i Wilsmajer, jednak w wykonaniu innych skrzypków niż ci, których słuchałam na festiwalu, gdyż jednak nie wszystko jest w internecie. Całość obrazu osadzona jest, tak bym mogła to nazwać, w takiej zimowej ciszy pod gwieździstym niebem, gdzie jest symboliczne spotkanie przeszłości i teraźniejszości. I tutaj miejsce tych bucików. Jedne buty są butami, w których mógłby chodzić Bach, tak myślę. To są buty z jego czasów, a te białe buciki to są moje odświętne buty na koncerty. Więc sobie tak symbolicznie spotkały się stare buty i nowe buty, historia i teraźniejszość. A boczne części tryptyku, już patrzę, i raki są, czerwone raki i sumy. O, proszę bardzo, sumy.
I dla mnie te motywy to jest taka uczta nad ucztami, i sumy, i raki mi się to kojarzy z królewskimi ucztami, i jest to właśnie, tak bym to nazwała, część tej metafory dotyczącej muzyki dawnej. Ja mam takie wrażenie, że moja dusza ucztuje przy tej muzyce, i stąd te nawiązania do uczty bardzo mi tu odpowiadają. I słuchajcie, to by było na tyle. Na zakończenie na playliście znajdziecie ostatni utwór w wykonaniu śpiewaka Adama Struga i zespołu Monodia. Ich także można spotkać na festiwalu Actus Humanus. Już kilka razy miałam okazję ich posłuchać. Żegnam cię, mój świecie wesoły. Tak nazywa się utwór i myślę, że nie ma lepszego pożegnania w stylu Vanitas barokowego. I tak, słucham cię, Gdańsku, żywa muzyka dawna w malarskiej codzienności. Tak nazywa się cykl malarski, o którym wam właśnie opowiedziałam. Zrealizowałam go z potrzeby serca. Został dofinansowany w ramach stypendium miasta Gdańska, co jest bardzo fajne, bardzo za to dziękuję. Ale dziękuję przede wszystkim wam za uwagę. Dajcie proszę znać, co sobie myślicie o muzyce dawnej, o obrazach. Będzie mi bardzo miło. Ja się żegnam. Życzę wam zdrowia i pomyślności na cały 2021 rok. Kłaniam się i wyłączam to.